Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał pyk -Paw. Na początek taka mała filozoficzna anegdota, która będzie stanowiła wstęp do tej wideopogadanki. Mianowicie istnieje w filozofii nauki coś takiego, co się nazywa jak problem Duema-Quaina, albo inaczej niemożliwość eksperymentów krzyżowych. O co chodzi? Jeżeli mamy jakąś teorię naukową, tak, i chcemy ją poddać pod trybunał doświadczenia, przetestować eksperymentalnie, to nigdy ta teoria nie jest testowana solo w pojedynkę, wyizolowana. Zawsze w eksperymencie towarzyszy jej szereg różnych mikroteorii, założeń filozoficznych, epistemologicznych, ontologicznych czy innych teorii naukowych, które jakby krążą wokół tej teorii i stanowią tak zwaną wiedzę towarzyszącą background, background knowledge. Mogą to być na przykład teorie dotyczące tego, jak zbudowany jest przyrząd pomiarowy, jak się odczytuje jego wskazania. Nieważne, czy mamy do czynienia z przyrządem pomiarowym biorącym udział w doświadczeniu, jak ludzkie oko, czy zderzasz hadronów, czy po prostu jakiś mikroskop elektronowy. W każdym razie. Teoria naukowa nigdy nie jest testowana w eksperymencie w pojedynkę. I jeżeli testujemy i okazuje się, że coś po prostu nie gra, tak? jest jakieś fopa, coś się nie zgadza, to nie wiadomo do końca, gdzie tkwi problem. Czy problemem jest właśnie nasza teoria, którą testujemy, a więc należy ją albo radykalnie zmodyfikować, albo sfalsyfikować, odrzucić. A może problemem jest po prostu jedna z tych towarzyszących teorii podczas tego eksperymentu składająca się na ten background knowledge. Na przykład teoria dotycząca budowy działania przyrządów pomiarowych, biorących udział w eksperymencie, i wtedy należałoby na przykład tą naszą główną teorię, którą chcemy przetestować, sprawdzić jej prawdziwość, uratować poprzez dodanie do tej background knowledge dodatkowej hipotezy ad hoc. Tak? No i oczywiście historia nauki pokazuje, że naukowcy robili bardzo różnie w takiej sytuacji. Filozofowie oczywiście też nie są zgodni, co należy w takiej sytuacji robić, ale nas interesuje tylko to w tym wypadku, że każda teoria Zawsze jest testowana w pakiecie, nigdy sama w pojedynkę. Bo problem ten pojawia się właśnie, proszę ja was, przy mieszankach orientalnych, przy oriencie. Każdy by chciał wiedzieć, na czym polega smak tego tytoniu orientalnego, w czym tkwi jego sedno. Niestety, tytoń orientalny zawsze towarzyszy po prostu mieszankom. Zawsze obok jest jakoś Virginia, Berli, Latakia, Perik, tak? I jeżeli palimy tego orientala, to zawsze palimy go jakby w duecie czy w trio albo w większej ilości składników danego blendu, przez co te smaki, które czujemy ciężko stwierdzić, czy one są może na pewno od orientali, a może są od virginii, a może to jest latakia, tak? Trudno stwierdzić. Ale istnieje pewne, yy, pewna możliwość, żeby oszukać ten problem dułem Quaina. Mianowicie można, proszę ja was, nabyć czysty orient, tak? Nieskalany, żadnym innym tytoniem, tylko czyściutki, elegancki, pachnący turek. Ja w tym wypadku mam tutaj Robert McConnell Pure Orient. Do dostania oczywiście nie w Polsce, a jakże, lecz, ale już mm, na przykład w Niemczech do kupienia, w Czechach do kupienia. No jest to czyściutki właśnie orienta, który, którego nabicie i zapalenie może Wam dać e, jakiś sygnał, jakąś wiedzę o tym, o co chodzi z tymi orientalami, tak? Dlaczego są takie, a nie inne? Jak smakują? Więc może na początek krótka jakby historia i wstęp do tytonii orientalnych. Mianowicie, tytoń zagościł w, wschodnie, na wschodniej rubieże Morza Śródziemnego do byłego Imperium Osmańskiego już na przełomie XVI 16, 16 i XVII wieku. Został przywieziony zarówno przez żeglarzy brytyjskich, holenderskich, a także kupców weneckich. I został zasiany na tamtych no dość górzystych, eskalistych terenach, na glebach dość ubogich w azot, przez co gleby te wydały plony krzaczków takich niezbyt dużych, raczej karłowatych w stosunku do olbrzymich liści, na przykład berli. Ale za to te krzaki, te liście miały naprawdę są Były naprawdę mocno aromatyczne, zawierały bardzo, dużo, bardzo dużą ilość olejków eterycznych, niewielką ilość nikotyny i zróżnicowaną również zawartość cukru od niewielkiej po naprawdę bardzo dużą. Ponieważ zostały te nasiona zasiane na terytorium e, Imperium Osmańskiego, często na orientale mówi się po prostu Turkisz, tytonie nie tureckie. Nie oznacza to, że one pochodzą z Turcji. Tak też się określa po prostu tytonie orientalne. Sama klasyfikacja różnych tytoni orientalnych, a jest ich multum, to jest po prostu temat na doktorat. To jest dżungla, w której naprawdę łatwo się zgubić, ponieważ nazwy pochodzą od różnych miast, od miejscowości, od regionów, tak? Mamy dany, mamy dany gatunek tego tytoniu, potem mamy podgatunek jego. Łatwo się w tym pogubić, więc ja, dla, ja Wam to uproszczę. Po prostu przedstawię tylko kilka takich tytoni orientalnych, taką prostą klasyfikację z tytoniami, które mogą występować w mieszankach fajkowych. Przede wszystkim dzielimy, proszę ja Was, te tytonie orientalne na takie trzy olbrzymie grupy. Jest to Basma, jest to Izmir, i jest to Samsun. Jeżeli chodzi o Basmę, Basma, proszę ja was, jest to, jest to tytoń, który jest i grecki, i macedoński. Tak? On ma też takie charakterystyczne nuty, jest nieco po prostu ziemisty, lekko cytrynowy. Ma takie aspekty ziołowe, lekko herbaciane. Pojawia się tam też taka lekka, lekka goryczka. I oczywiście lekka słodycz też tam jest, ale raczej jest to tytoń bardziej Wytrawny moim zdaniem. I ta basma może być, dzieli się na, na przykład tytoń Drama, uprawiany w Grecji. Tytoń Drama tu akurat nie ma pewności, albo ma naturalny posmak oliwy z oliwek, albo jest dodatkowo macerowany po prostu naturalną oliwą z oliwek. Trudno po prostu e, rzec, która z tych rzeczy jest prawdziwa, różne słyszałem na ten temat informacje i opinie. E, Basmą też jest tytoni macedoński, jak Xanti, jak Jenidie. Są to tytonie, które zasilały takie już legendarne mieszanki, typu Balkan Sobranie, ale można oczywiście je znaleźć również w istniejących mieszankach. Ja tu chyba kilka lat temu omawiałem na tym kanale. No, no, no z półtora roku temu może. Tytoń, heart and home, opus magnum, czy, czy też magnum opus, i on na przykład Jenidię w sobie zawierał, ale oczywiście nie tylko on to ma. Samą bazmę, ogólnie rzecz biorąc, już nie wiem czy drama, czy Xanthi, czy Jenidię, zawiera na przykład dostępny w Polsce Peterson Old Dublin albo Samuel Gavin Samsflake, przykładowo tak. Oprócz tego tytoniu basma, oprócz tej grupy, mamy jeszcze grupę Izmir. Izmir jest bardzo popularnym tytoniem orientalnym w mieszankach fajkowych, moim zdaniem najczęściej występującym, ewentualnie w pomieszaniu z, z basmą. I Izmir jest tytoniem tureckim, tak? Nazwa pochodzi od miasta Izmir, które kiedyś, zanim jeszcze było pod panowaniem tureckim, było pod panowaniem wcześniej greckim, wtedy nazywało się Smyrna, dlatego często na oriental mówi się albo Smyrna, albo Izmir. Jeżeli zobaczycie w mieszankach Smyrna, Izmir, pamiętajcie, że to jest po prostu to samo. A więc tak. A jeszcze przypomniałem się a propos nazwy Basmy. Sama nazwa Basma, ona jest ma źródło, źródło słów... Turecki, od tureckiego słowa oznaczającego ściskać, ponieważ te liście były nablekane na po prostu takie nitki, tak zwane basmaki, i, i po prostu ściskane. Tak? Stąd po prostu prawdopodobnie jest nazwa tego właśnie tytoniu. Wracając do tureckiego Izmiru. Izmir jest troszkę inny w smaku niż Basma. On daje nuty takie dość mocno cytrynowe, lemoniadowe, owocowe nuty daje. Dodatkowo dość mocno, mocno kwiatowe i przyprawowe, tak? Jakiś kumin, mogą być orzechy, cynamon, tak? No oczywiście basma też jest taka przeprawowa, ale ten tyton jest taki bardziej jaśniejszy w smaku i zmir jest jaśniejszy w smaku, bardziej cytrynowy, bardziej owocowy i zdaje się, że po prostu nieco bardziej, nieco bardziej słodki. Kolejną grupą tytoni jest samsun. Samsun rzadko występuje w mieszankach, przynajmniej rzadko jest wpisywany w opis produktu, że tam się znajduje. Mianowicie Samsung jest tureckim tytoniem, który został wyhodowany początkowo w rejonach morza, morza czarnego i ma taki orzechowy, orzechowy słodkawy posmak i dzieli się na przykład na Katerini, tak? Katerini akurat występuje w mieszankach niektórych. Katerini to jest akurat Widzicie, to się już pojawia komplikacja. Samsung, niby tytoń turecki, ale Katerini jest greckim tytoniem, który został po prostu posadzony z tureckich nasion Samsuna. Takie już zamieszanie. I Katerini ma posmak takiego lekkiego kary, jakby takiego właśnie przyprawy. Ma bardzo, bardzo małe, delikatne listki. I można je na przykład znaleźć w takich mieszankach, które były tutaj omawiane. Niestety w Ameryce dostępne. Czyli Cornell Deal Miskatonic Mixture, Mixer, albo Cornell Deal Dream of Cadef. Oprócz Katerini jest odmianą Samsuna, jest jeszcze tak zwany Sockholm. Nie wiem czy dobrze czytam, to musicie mi wybaczyć. To jest tytoń, którego no w żadnej istniejącej obecnie mieszance nie znalazłem. Był w już nieistniejących obecnie mieszankach. To tytoń, który był uprawiany jakby najdalej na wschód, na, te, w terenach, na terenach po prostu gruzińskich i dający taki posmak takiego ala, jakby takie ala cygarowe nuty, bardziej, bardziej wytrawne. No. Bo no to pogadaliśmy o tym, jak to wygląda z tymi yy, orientalami. Stanowią skład Mieszanek fajkowych, ale najczęściej są wykorzystywane do różnych lokalnych papierosów. Na przykład basma dawniej była wykorzystywana w papierosach kamel, tak? Teraz już, już nie jest, ale mimo wszystko większość tych upraw, które są uprawiane w, na Bałkanach Południowych czy, czy wokół po prostu Morza Śródziemnego, tak? W jego wschodniej części, no to te. No to te tytonie raczej idą po prostu na papierosa, dopiero jakieś ścinki trafiają do, na przemysł fajkowy, przez co większość producentów używa w swoich mieszankach miksu. Z tego względu no, nie, nie podają, jaki to jest tytoń. Faktycznie, żeby mieć oryginalną basmę albo Katerini, no to tutaj, tutaj producenci muszą się jakby bardziej postarać. Oczywiście, rejon basenu Morza Śródziemnego nie jest jedynym miejscem, którą się teraz po prostu uprawia tytonie orientalne. E, uprawia się praktycznie niemalże na całym świecie. Po prostu e, z, e, z, z, ba, z basenu Morza Śródziemnego te tytonie pochodzą, tak. O, a ten nasz wariot. To jest prawdopodobnie mieszanka tytoni orientalnych. Nie jest napisane, czy to jest Izmir, czy to jest basma. Podejrzewam, że jest to jedno i drugie. Jest to tytoń przeznaczony do blendowania, więc on po prostu przychodzi już taki dość suchy, ale o bardzo przyjemnym zapachu, takiego jakby dżemu truskawkowego, przełamanego egzotycznymi kwiatami. Nieco lekko ziemisty, co mogłoby wskazywać, że jest tam też troszkę basmy. Ale moim zdaniem jest to mieszanka, ponieważ wstążki są różnokolorowe, są takie zielonkawe, są też takie brązowawe, ogólnie bardzo przyjemny w zapachu tytoń. A co do smaku, to już wam spieszę mówić. Mm. Pyszny, bogaty, orientalny smak. Naprawdę. Szereg aromatycznych przypraw kojarzących się z różnymi kopczykami z targów blisko dalekoschodnich, typu właśnie kary, e, kardamon, e, cynamon, dużo cynamonu. Lekka ziemistość, tyton jest tylko delikatnie słodki, nie jest jakoś przecukrzony. Mm. Lekko goryczkowy jest ten tytoń, jak pociągniemy go bardziej, ale można go torpedować spokojnie za paniczką. Nie da się go zepsuć, moim zdaniem. Mm. Trudny do nazwania tytoń, naprawdę smak, trudny do określenia. Herbata, jakby herbata po prostu taka, taka zielona, więc, więc jest lekko warzywny, przyprawowy, kwiatowy, korzenny. Mm. Cytrynowe również jest lekko. Delikatne nufty orzechów, coś jakby po prostu mm. orzechy nerkowca. Bardzo pyszny, naprawdę, bardzo pyszny, bardzo aromatyczny. on jest przeznaczony do tworzenia własnych mieszanek. Więc jeżeli macie do tego zacięcie, można to po prostu robić, tak. Znaleźć jakąś Virginię, jakąś Berli i pomieszać, tylko oczywiście metodą prób i błędów. Trzeba pamiętać, że ten tytoń jest Dość charakterystyczny w smaku, i potrafi przejąć mieszankę, jeżeli damy go za dużo. Wydaje mi się, że tak 30%, no 25% to jest taka górna granica, która nie powinna być przekraczana, jeżeli mieszamy go z Virginią, bo od tego, od tego momentu zaczyna on po prostu zjadać smak Virginii. Jeżeli nie macie ochoty robić własnych blendów, to po prostu taki tytoń może być spokojnie palony, palony solo, choć moim zdaniem. Wtedy raczej bywa nudnawy. Natomiast e, świetnie się nadaje do tego, żeby dorobić kolejnego wymiaru do mieszanek, które już macie które smakują Wam no, tak średnio, płasko. Macie jakiś, jakiś tytoń bałkański, który tak średnio leży, dodajecie e, orientalna i od razu uśmiech na ustach gości. Macie płaską Virginię, taką lelawą, dorzucacie trochę e, tych wstążeczek i od razu po prostu otwiera się nowy wymiar. Warto, mówię Wam, żeby chociaż zapalić, żeby poczuć, na czym polega ten cały po prostu orient. Też nie należy zapominać, że tytoniem orientalnym jest też latakia, tak? No to jest to orient, który został dodatkowo wędzony na dymie, ale jej poświęciłem już jakiś czas temu odcinek. Kiedy zastanawiałem się, czy ona jest dobra dla osób początkujących, więc tu się powtarzać nie będę. Przez na tytoń orientalny, sensu stricte, rozumiem po prostu y, tytoń y, orientalny, ale nie będący po prostu wędz dodatkowo wędzonym. No i to tyle, co chciałem Wam powiedzieć w zasadzie. Polecam, można sobie nabyć w Niemczech, w. Mm, Czechach, tego, tego McConella. To nie jest jedyny dostępny czysty tytoń orientalny. Jest jeszcze na przykład też w Niemczech dostępny tabak Aus. O jest jakąś nazwę ten tytoń, w skrócie TAK Orient, albo na przykład jeszcze jest. Torbendansk, Orient. Na Wyspach wiem, że dostaniecie od Samuela Gavita, chyba piór Izmir to się nazywa, albo po prostu Izmir, już nie pamiętam. W każdym razie jest szereg tych różni, różnych tytoni e, czystych orientalnych. Ja paliłem trzy i muszę powiedzieć, że każdy zupełnie inaczej pachnie w puszce. Smak oczywiście mają w pewnym sensie podobny, ale jednak istnieją między nimi różnice. Ten jest na przykład bardzo smaczny. To, to muszę po prostu wam przyznać. Dobra, no to cóż, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i na razie.